Dzisiaj Jarosław Kaczyński usiłował wprowadzić do Sejmu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Tak, to no słyszałam. I, no i się nie udało. No i prezes powiedział, że banda złodziei dostała ataku histerii. To mówił o obecnej ekipie ja rządzącej. Przepraszam, niech panie się wypowiada. No niestety, no, miał rację. Miał rację, pani zdaniem. Tak, absolutnie, proszę pana. Bo ja pamiętam, ja nie jestem za tym, żeby oni tak działali, jak działali. Mhm. Nie byli najuczciwsi. Natomiast jeśli chodzi o tego człowieka, który nas oszukał, że nie zostawi nas, że będzie z nami, wyjechał do Niemiec dla stanowiska i Polskę porzucił. I pani mu nie może zapomnieć tego. Ja tego nigdy nie zapomnę, jak i jemu nie zapomnę, że emeryturę musiałam dostawać mniejszą, ponieważ byli biedniejsi ode mnie i mnie zabierał co miesiąc. No ale może to jednak za ostre słowa, żeby tak mówić, banda złodziei. Ale dał pani teraz 1000 złotych, a ten 2 złote i 4,50. Nie, proszę pana, w ogóle dla mnie ten człowiek jest przekreślony. Czyli nie daje mu pani szans? Żadnych, zero szans. No ale widzi pani, bo pani mówi, że wcześniej uciekł, a teraz minął miesiąc i nie uciekł. A wtedy był dwa lata. Dwa lata był w Polsce i nie po 2 latach ucieknie, to teraz ucieknie po 1,5 roku, bo ja już sobie wyliczyłam czas, w którym on ucieknie. No jak widzą państwo, co się dzieje teraz u nas w Polsce, że jedni mówią tak, drudzy mówią tak. No bo że, różni są ludzie. No prezes mówi, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik wręcz byli torturowani, że nieludzko byli traktowani, ja że to więźniowie polityczni. Ja bym tak nie powiedziała, absolutnie nie. Tak jak wierzę Kaczyńskiemu, tak w to nie, że to są wyolbrzymione słowa. Czyli tutaj przesadził prezes. Dla mnie tak. Oni na pewno ponieśli karę, bo więzienie to nie dom. Natomiast nie tak ostro powiedziałabym, jak pan Kaczyński nazywa. A pani zdanie jakie jest tutaj? Proszę też pana. Za ostre słowa prezesa, że banda złodziei, czy... Słowa prezesa w sumie w tej chwili niewiele znaczą. Uważam, że należy stosować się do prawa. Panowie są prawomocnie skazani wyrokiem grudniowym. Przestali być posłami i to, co dzisiaj się działo, to był cyrk tylko po to, żeby zwrócić uwagę, żeby z powrotem panowie się znaleźli w... Ale widzi pani, prezes mówi, że ten wyrok to jest nieważny, no bo prezydent wcześniej ułaskawił. Ale czy prezes jest prawym, proszę pana? To, co prezes mówi, to mówi. Bo chce, żeby to, chce, żeby to się... Ułaskawił, proszę pani. Nie, proszę pana, ułaskawił, co nie znaczy, że panowie odzyskali prawa do bycia posłami. Nie ma takiego prawa, który by ich z powrotem uprawomocnił do tego, żeby wrócili na salę sejmową. No właśnie, no. Nie ma. Najwyższy z kolei zmienił wyrok, prawda? Trzeba nie. Jak nie? Nie, Sąd Najwyższy nie zmienił wyroku. Jak wyrok nie? To jest wyrok. I Sąd Najwyższy nie zmienił tego wyroku. No proszę pani, pani się myli ze względu na to, że ja siedziałem właśnie w 81 roku za strajk i Sąd Najwyższy zmienił mi wyrok. Ale tu akurat nie zmienił Sąd Najwyższy wyroku. No. Jak teraz to nic nie zmienią, wszystko będą zmieniać pod tego. Izba a to będzie złe i ci, co popierają... A może, szanowni państwo, no rzeczywiście trzeba by było jakoś tę konstytucję... Oczywiście konstytucję doprecyzować, bo no, jest wyraźnie napisane. Trzeba było jej nie psuć przez 8 lat tej konstytucji. Czyli, że pani zdaniem została zepsuta. Totalnie. A teraz jest próba naprawy, czy nie? Czy też jest próba? Mam nadzieję, że będzie próba naprawy, ale z PiS-em się nie da naprawić. Także nie trzeba da się. Czekać, tak. Aha, nie trzeba da się czekać, naprawić. Trzeba czekać 1,5 roku. Aż prezydent, tak, się zmienił. No tak, niestety. Niestety. A co takiego zepsuł PiS w tej konstytucji? Może mi pani powiedzieć? Proszę pana, ja nie jestem prawnikiem, ale... A, no to jeżeli pani mówi, że psuje, to się opinia albo ja na swojej opinii... Na podstawie tego, co prawnicy mówią, ale to pana. Prawnicy mówią różnie, prawda? Nie, nie, to, nie mówią różnie. Jak? Różnie mówią, proszę pani. No to jeżeli pani jedne... Ja słucham i TVN-u, i Polsatu, i Telewizji Republika. I czytam one. Rozumiem. Proszę pani, dlatego trzeba mieć źródła z różnych.